Halo, halo, dzień dobry ludziska, cześć, z tej strony oczywiście Nojan, syn Wielkiego Wstępu, a to jest kolejny odcinek z kampanii Kuzaitami w Mount & Blade 2 Bannerlord. Bardzo podziwiam te krajobrazy na mapie kampanii, serio to zrobili autorzy mega, mega klimatycznie. No i z tego co kojarzę, zrobiliśmy zakupy w Baltakandzie, no i mamy się udać do Makebu, aby też je spieniężyć. No widzę, że moje fundusze bardzo mocno uszczuplały, ale za to, no, wyposażyliśmy się w lepszy pancerz, w lepsze rękawice, które w sumie to wygrałem z turnieju. No i co najważniejsze, łuk refleksyjny, który wreszcie będzie jako tako celny. No to by teraz tylko dojechać w miarę bezpiecznie do stolicy, bo to jest chyba nawet stolica Hanatu naszego kuzajskiego. No i jak dojdziemy bezpiecznie, zrobimy tutaj kasy, ale ty kolego już się mnie boisz. No właśnie, teraz to ja jestem potężniejszy. Teraz to Nojan, że no kurde, powiedz, że mam pieniądze, błagam. Please, ile chcesz? No dobra, tyle mogę dać, tylko pytanie, czy ten drugi mnie teraz nie chapnie. Nie chapnie, to faktycznie jak już zwróciłem wcześniej uwagę, twórcy to poprawili. I nie jest tak, że mnie goni 5 grupek, zapłacę jednej, potem kolejna chce i tak dalej. Nie, tylko faktycznie wszystkie okoliczne się rozchodzą i dają nam na chwilę spokój. To jest bardzo fajna wiadomość. No i tak, jedwabie bardzo drogie. Futra są dosyć tutaj tanie, myślę, że mogę je, zobaczcie, gdzie indziej za większą sumę sprzedać, fajnie. Wyroby grancarskie również średnia cena. No, widzę, że w Ortongardzie to wszystko jest takie najlepsze. To nie wiem, czy w ogóle był sens, żeby tu przyjeżdżać. Poważnie, bo tak patrzę i tak, kurde, no szału nie ma, to za to się opłaca, więc to sprzedamy wszystko. Wełna w Sargocie, ale Sargot to jest drugi koniec mapy, to nie ma opcji, że tam pojedziemy. Na stepach jest to w miarę taniem, dlatego że... No wiecie. Tutaj dużo wełny się produkuje, no a tam w Landii... No, są raczej jej niedobory. No i bardzo musimy postawić na rozwój handlu jeszcze bardziej niż teraz, dlatego że pamiętam przy poziomie chyba 150, czy tam którymś, jest taka jedna fajna cecha, co sprawia, że... Chyba to tutaj było... O właśnie, każdy warsztat przynoszący zysk zapewnia ci również plus 1 do wpływów na dzień. A wpływy to jest nic innego jak nasza, z tego co kojarzę, sława. Chyba, że to nie jest, poczekajcie, to może nie było to, ale raczej, nie, to było to, czyli sława naszego klanu. A to potrzebujemy, no, do rozwoju. No i dzięki tej umiejętności możemy nasz klan bardzo szybko awansować, a to się szczególnie opłaca, kiedy chcemy założyć własne królestwo. Dlatego jeden handel będę cały czas rozwijał. No i będzie fajnie. W ogóle zobaczcie, jaka armia potężna. Kurde wiele. Ilu koniarzy, konnych łuczników, 350. Aż bym chciał do nich dołączyć, no ale no, raczej mnie na razie nie przyjmą. Plus w tej fazie gry lepiej chyba pozostać neutralnym, bo no kto wie, może wyruszymy naszą karawaną na zachód, do terenów cesarstwa. Nie brzmi to jak zły pomysł, więc prawdopodobnie kupimy jakieś artykuły typowo produkowane na stepach, no i tam je sprzedamy. Widzę, że są jakieś misje chyba. No to tak, olej oczywiście sprzedajemy. Futra w Czekandzie są droższe. Wyroby grancerskie też w Akkalacie, słuchajcie, są fajne ceny. No, to mogę sprzedać, bo w sumie do Akkalatu nie będę jechał po jedną rzecz, a tutaj do Czajkandu się udamy. Czajkand powinien być w miarę blisko. Przy okazji, czy kupię coś jeszcze, co mogę... Zobaczcie, w Czajkandzie za 45, to kupmy tego drewna od cholery, kupmy sobie jeszcze więcej mułów, żeby mieć większy udźwig. No i teraz powinniśmy naprawdę wyjść z pokaźną sakiewką, jak to wszystko opędzlujemy. A ja lubię handlować i serio jest bardzo tanie, w Makebie 10-krotnie droższy. Kuźwa mać, naprawdę handel obecnie jest fantastyczny, ale no i tak idziemy do Czajkandu, więc kupmy sobie sporo tego drewna. Problem w tym, że drewno jest dosyć ciężkie, więc w rezultacie aż tak tyle z tego nie zrobię, ale no jak już po drodze jedziemy, to uważam, że jak najbardziej warto sobie to kupić. To tak średnio w Czajkandzie narzędzia, no niby jest ta przebitka, ale... Z drugiej strony, czy jakoś tak bardzo mnie to kręci? No, aksamity są tutaj tanie. 170 to faktycznie jest niewiele za taką sumę. Futra to nie chcemy. Dobra, na razie weźmy tego tyle. No i pytanie, co to się w tej warowni dzieje? Daj tyle łapówki, aby wejść. Bo kurde, czemu? Ja nie chcę łapóweczki dawać. Ja tam nie potrzebuję wejść do warowni, to mi nic nie da. No i czekam, drodzy państwo, jest... A, po tej stronie, to fajnie, w miarę blisko. Przez te stepy się niebezpiecznie jeździ, bo co chwilę jacyś rabusie nas napadają. No i też muszę pamiętać, żeby do wiosek się udawać po jednostki, szczególnie po konnice. O, tutaj są, bo też to nie jest tak, że w każdej wiosce mogę mieć dostęp do konnych łuczników. Nie, tylko powiedzmy określeni lordowie, bo to są, znaczy lordowie, no postacie w tych wioskach mogą nam umożliwić zwerbowanie.
jednostki, jeśli mamy z nimi dosyć dobre relacje, a nie w każdej wiosce są lordowie, czy też można władcy, jacy oferują tego typu oddziały. Co to? A, bo ten ma ten buńczuk fajny. Kurde, ta jednostka mi się bardzo podoba, naprawdę. Jest to spieszony kolej? Nie, jest to na koniu, no to fajnie by wyglądała cała armia z nich złożona. Na pewno byłoby to klimatyczne. No i co, Czajkandzik? Jest bardzo blisko, kurczę. Jest tak blisko, zobaczycie, stąd do Makebu, że świetna sprawa. No i drewno jest naprawdę drogie, ale nie aż tak. No ale sprzedamy wszystko. Niech będzie futra, warto wszystkie schandlować. I pytanie, co możemy tutaj teraz kupić? No tak, możemy kupić sobie, uwaga, drodzy państwo... Kurde, rudo żelazo, zobaczcie, można kupić w Makebie za 6 zeta, naprawdę. Ja mam wrażenie, że niektóre te sumy są lekko zakłamane, bo to jest aż niemożliwe, żeby były takie przebitki. To jest aż niemożliwe. Raczej tu chyba w grę wchodzi też kwestia tego, że nie mam jakichś wielkich umiejętności handlowych i mogę się czasem pomylić w mojej postać. No chyba tak może być niekiedy. To tak, olejmy sprawę. Mamy 3300, dużo kasy. Znowu się żeśmy ładnie dorobili. Chętnie bym mój nowy outfit przedostawał w jakiejś bitwie. O, turniej się pojawił. Jak pięknie. Jak pięknie. No to turniej na początek odcinka. Idealnie, idealnie. Może jakaś fajna nagroda będzie. Wierzchowiec. No, ma bardzo wysoką zwrotność. I to jest wierzchowiec wyższego tieru niż mój obecny. No i super, no coś panowie, już mam lepszą zbroję, tylko chyba ta zbroja wydaje mi się, że nie wpływa na moją wytrzymałość. Kiedyś wpływał, pamiętam, ale to było przegięte. Wtedy jak wszedł jakiś tam, powiedzmy, lord czy przywódca frakcji na turniej, to do tego początkujący gracz nie miał z nim szans, bo nie miałeś pancerza, a on miał najlepszy w grze. No i to był problem. Teraz jedynie to daje efekty wizualne. No bo widzimy, że, zobaczcie, koło trafię, to mniej więcej jest podobne tam damage, około 20 do 30 obrażeń na strzałę. Okej, okay. Też ładne efekty krwi zauważyłem, zobaczcie, ten gość się dostał w plecy, no i tak fajnie ma tam zaczerwienione, ale to jest mój cel. A, może go dobiję z szabelki, haha, kolego, dobra, no chodź, chodź, o, jak sparował, zobaczcie, atak sparowany, bardzo lubię, jak jest scena, atak sparowany, to jest świetna, kurczę, świetny dźwięk jest. Najlepszy jest to najrzadsze, bo parowanie dzieje się tylko wtedy, jak w tym samym momencie chyba zadamy sobie cios. No i to jest jakby zablokowanie atakiem, prawda? Najlepszą obroną jest atak. No i to się to sprawdza. Dobra, kolego, chodź. Szabeleczki się dobije. Chodź, chodź, chodź. Jego chem mi się nie podoba. Kojarzy mi się bardzo z takim Kumanem, powiedzmy z gry Kingdom Come Deliverance, bo tam mniej więcej były takie maski. No cześć. Oj, kurde, jak nie trafiłem, ale konia mu trafiłem. Czy to był mój strzał? Nie, no nie wierzę. Nie wierzę, że to był mój strzał. Ale to byłoby ciekawe. No, nie w konia, tylko chcę w ofiarę trafić. No, zobaczmy. Jep, kurde, za wysoko. Chodź, 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 chodź. Headshotik pięknie. No i tam jeszcze żyje ich niewielu. Cyk, trafię. Nie trafiłem, może tego trafię. Super. Okej, dostał. Dawaj, szabelki, chłopie. Jak mężczyzna, nie tam uciekasz z łuczku. Dawaj. Haha, pięknie. No i co, ucieka? Nie chce podjąć rękawicy. Boi się. Boi się walki w zwarcie. No kto by się nie bał z synem wielkiego stopu walczyć? A ten to i tak jeździ do... Słuchajcie, jeden celny strzał za pierwszym razem. Oj, blisko. Blisko headshota było. Oj, oła, teraz ja oberwałem. No było bardzo blisko headshota. Cyk. No tutaj z kolei za daleko w lewo wycelowałem. Jep. No znowu blisko headshota. Zależy mi tak to widowiskowo zakończyć, ale mam mało strzał, więc muszę powoli zacząć trafiać, bo inaczej może okazać się, że jeszcze tą rundę przerżę. Chociaż jest na to malutka, matematyczna szansa zawsze jest, ale bardzo mała. Dobra, w ten sposób, cyk, no i leży. Chyba w szyję to było trafienie możliwe. No, zobaczmy, jest strzał czy nie, nie strzał, nie ma. Okej, jeden na jeden, błagam, żeby to nie było bez koni. O nie, ale dobra, są oszczepy, no to jeszcze tam był biedy, bo on teraz swoje oszczepy zmarnuje i ja rzucę swoje, jak tego podejdzie i będzie, zobaczcie, egzekucja. Pięknie dostał, cyk, cyk. Ciekawe, czy może być draw, że się w tym samym momencie załatwimy. Pewnie może być, ale tam minisekundy mogą sprawić, że jednak ta jedna strona będzie pierwsza, no i to ona wygra w tej sytuacji rundę. A dobra, idziesz z tamtej strony, okej, okay, jeszcze jedną strzałę rzuć, nie strzałę, tylko oszczep. Wiesz, w sumie to nie jest dziryt? Taki troszkę krótki jak na oszczep. Raczej to może być dziryt. Ale dziwne, że tutaj u kozoitów jest dziryt, bo kojarzy mi się bardzo z Aserai. Oj, dostał pan Czoban, Czoban! Czoban to jest po turecku, z tego co kojarzę, pasterz chyba, no. Tego, że pisze się przez takie C, z takim na dole, powiedziałbym, och, nie haczykiem, ale z takim, wiecie, kreską pod C, coś takiego. Dobra, i headshot, świetnie. Zobaczcie, turniej wygrany, wierzchowca zdobyliśmy, ale na dłuższą metę nie będę go używał, bo ja gustuję w wierzchowcach, które jednak mają dużą prędkość. Fajnie, jakby też miały
razem z tym dużą zwrotność, ale ta prędkość jest ważniejsza. No zobaczcie, no jest minimalnie, nie no, w sumie jest dużo szybszy. Poczekajcie, a pytanie, ile ja mam jeździectwa? Mam 36, a to wymaga ile punktów? To wymaga... O, przy okazji awansowali. Jak ładnie, no to weźmy sobie tego, tylko oddam mu wtedy tego konia, a tego mu nie chcę robić. No właśnie, dobra, zróbmy też tak, Kuzait Arban Udarga. Ja ich przypadkiem wcześniej nie awansowałem? Wydaje mi się, że tak, no mniejsza. A Sligacie, ty wymagasz jeździctwa aż 90. Łe, to nie ma co, słuchajcie, sprzedajemy go. Sprzedajemy go, tutaj cena jest dosyć wysoka. Ja będę chciał mieć tego chyba stepowego konia. Nie, tego nie chcę. Najlepsze dla mnie są konie pustynne, bo mają na tym samym poziomie szybkość i zwrotność. A dla mnie to jest najciekawsze. Okej. Jakieś fajne hełmy. No sama też dosyć drogie. To z tego chyba zrezygnuję. Miecz by się lepszy przydał. Mam taką szabelkę trochę lipną. Bułatu nie chcę, chociaż w sumie bułat też jest okej, bo no, bułat był popularny na... w rejonach Azji, ale no może nie taki. Ten to wygląda jakby to była broń jakiegoś Urukhai. Bardziej mi chodziło o taki bułat... jak taki nie kordelas, a jak taki tasak wygląda. O, jak taki tasak, właśnie. Zamkowane widły bojowe. What the fuck. Dobra, tysiaka 100 zrobiliśmy. Lecimy zatem... No właśnie, gdzie lecimy? Czy mogę znowu go awansować? Mogę, ale to wtedy użyję... A nie, no i widzicie? No i tak bym stracił tego konia, a kosztował on tysiaka, zatem to byłoby dla nas dosyć bolesne. No to idziemy do Chaikandu, do Ortongardu i kupmy tam coś, co mogłem sprzedać chyba w Akalacie, była tam, nie czy tam w Odok, był jeden taki artykuł. Dosyć drogi, albo to było w Makebie, nie pamiętam. W sensie, że do sprzedania w Makebie. Albo właśnie w tamtej osadzie. No na razie jedziemy. Patrzyłem też ustawienia dźwięku i wszystko wydaje się być ok. I tak przy okazji to w opisie jednak zrobiłem paczkę modów, z których korzystam. Więc to będzie dla was łatwiejsze do instalacji. Przy okazji, jak sobie wejdziecie w ten link, no to macie tam w zakładce media pokazane screeny z poprawnym ułożeniem w mod menadżerze. Więc słuchajcie, nie powinniście mieć z tym problemu. Jeszcze tylko przypomnę, że gram na wersji 1.7.1 Banner Lorda. No to jest bardzo istotne, bo no na 1.7.2 na przykład nie działa modyfikacja na odcinanie kończyn, ale za to chyba jest takie fajne rozstawienie jednostek przed bitwą. Co w sumie, no to fajne. No mi się akurat średnio podoba. I chwila. Czy już nie ma tego czegoś? Ten ser jak zdrożał. A nie zdrożał. No to kupmy sobie tego sera, powiedzmy... No dużą, karawana serowa. Kupmy tyle, no zobaczymy, za ile sprzedam. Może nie aż tak, ale powiedzmy, że z 65 sztuk. No i lecimy do Makebu. Musimy brać więcej udziału w turniejach i generalnie szybciej nasz klan wbić, bo potrzebuję tego pierwszego poziomu, żeby być wasalem. Mogę już chyba teraz być najemnikiem, ale no wolę jednak być wasalem. Zauważyłem, że jest spory problem z dostępnością jednostek i to faktycznie jest ten duży problem, bo dawniej nie wydawało mi się, że byłoby tak ciężko. No każdy werbuje na pełną skalę. O, i tu było plus 9 rekrutów, ale... A, że on chyba zarąbał, tak? No to po prostu możliwe, że mam pecha i tyle. No i ser jest połowę tańszy niż to wcześniej wskazywało, ale i tak dużo na tym zarobię, zobaczcie. No, 3 koła, a wydałem ile? Nawet nie wiem, ale już mam 7800. No i to jest sporo pieniędzy. Nawet nie wiem, czy nie udam się na moment do cesarstwa w sumie. Co wy na to? Obczajmy lokalne ceny, wtedy się dowiem, co ile kosztuje. No i może będziemy organizowali karawany w tych okolicach i rabusie w lesie. No wolałbym jednak w polu was rozbić, ale chętnie w nocy to stoczę. No właśnie, chętnie w nocy, bo są wtedy ogniste strzały, a ja bardzo lubię ogniste strzały. Okej, zapraszam panowie. No, niezła próba, bandyto, poddaj się lub gin, jaki w ogóle tekst. Nice try, man. Niezła próba. Dobra, piechota na tyły. Wy panowie za mną. No i świetnie. Koni łucznicy z ognistymi strzałami, które raczej realnie no, nie były za bardzo jako tako. No nie były po prostu ogniste strzały, no bo to chyba, wiecie, strzały leci z taką prędkością, że to by się dawno ogień zgasił. No chyba, że jakoś powiedzmy, faktycznie, żeby podpalić jakieś, nie wiem, stuksiana czy coś, owinąć to, no nie wiem, tak jakby się pochodnie robiło, no i może wtedy to wytrzymało? Ja w sumie nie wiem. No ludzie, z tego co czytałem i tak dalej, z popularnych opinii, to wynika, że jednak... Generalnie ogniste... Nie, wy tam stoicie. Że ogniste strzały to jest wymysł typowo współczesnej kinematografii. Ja im dałem tym konnym łucznikom zły rozkaz, żeby za mną jeździli, a chodziło mi, żeby oni atakowali, bo tak się blokowali na wroga, na w tych... No. Walcząc z wrogami po prostu. Tego z sierpa zdzieli po plecach. No i świetnie. Teraz to już takich lootersów bijemy bez żadnego problemu. Ten łuk lepszy jest. Dużo, no dużo lepszy, tak? Zdecydowanie. No trafia się o wiele łatwiej. A ten kolejny może życia. Czy on przeżył właśnie dwie strzały? Naprawdę?
Dobra, no i mamy to. Mamy to zwycięstwo. W ogóle długa strzała. Kurde, chociaż w sumie ona się do końca naciąga. No wydaje mi się, że chyba jest za długa, tak powiem wam. Patrząc na to, z tego co wiem, ileś tam o łucznictwie, to strzała jest zdecydowanie za długa. No. On to też naciąga, zobaczcie, dosyć daleko. No to kurde, to jest mega długa strzała. Istotne. Koczowniku, na ciebie na piechotę nie awansuję. Wolę, żebyś był konnicą. Tych pierdół chyba nie biorę, bo to mnie tyka. A dobra, weźmy tam, sprzedam to normalnie. Kurde, czemu nie? No i idziemy sobie do Ampreli. Miasto w górze, niczym Erebor. No, fajnie ufortyfikowana osada. Dobra, wszystko sprzedawaj. I przydałby mi się też wierzchowiec dla mojego stroju cywilnego. Tylko pamiętam, że był z tym taki bug, to był irytujący bug, że nawet jak się miało... O, koń pustynny, fajnie, lubię ich. Jak się miało wierzchowca w wyglądzie cywilnym, no to i tak niestety w miastach nie można było jeździć konno, chyba że się znalazło lokalnego. Dobra, kupię jakieś siodło i w ogóle zobaczmy, jakie macie pancerze imperialni, bo wy też macie nowy pancerz na pewno. Kurde, to jest coś takiego. Najbardziej mnie zbroje interesują, no ale widzę, że zbroi to chyba za fajnych... Nie, bieda ich totalnie ze zbrojami. A tarcze i łuki? Tu też nie ma szału. Jest proca, lekka kusza, ciężka kusza. Aż pamiętam, jak w dniu premiery była tylko jedna kusza w grze i to w ogóle był paradoks, bo tamta kusza wymagała 20 umiejętności w kusznictwie, tak? To była jedyna kusza w grze i nie dało się jakkolwiek tego wyszkolić. To był taki bug, pamiętam, na początku Bannerlorda. Dobra, no to możemy właśnie zobaczyć ceny lokalne. Co to mogę kupić w fajnej przebitce? Winogrona, no niby w czterokrotna przebitka, ale to też może być zakłamane. Wolę bym coś do Makebu wysłać. No właśnie, bo to jest blisko w miarę. Nie chcę mi się aż do Ortongardu jeździć tak daleka. Tanie drewno macie. W miarę tani len. No i len można by kupić. Ruda żelaza się nie opłaca. Znaczy jest mega tani jedwab. Jaki tani jedwab, patrzcie. To jedwab, słuchajcie, kupuję od razu. Jedwab kupuję od razu cały, bo to nie ma co tego nawet nie kupywać. No i możemy się z tym wrócić. I jedwab miałem sprzedać w Ortongardzie. Dobra, super. To jeszcze tylko zobaczmy w mieście, czy mój koń będzie działał, czy nie będzie. No i muszę w końcu zobaczyć tych towarzyszy. No i konia, jak nie było, tak nie ma. I dalej to jest zbugowane. No skurde bele. Szkoda. Może jest jakiś lokalny konik, czy coś w stajnie? Halo, halo, halo? No chyba nie ma, co? A, chyba nie ma. Ale fajne miasto, te mury takie potężne. To są strażnicy, cesarski wyćwiczony piechur. Fajnie, ten ma taki hełm jak taki trochę... No, nie wiem, jakby z Wlandii pochodził czy coś. No i te uliczki. Uliczki zostały wykonane świetnie. Są takie wąskie, na górze jakieś powiedzmy parawany. O, aż mi się to kojarzy z Morasul w Gotiu Trójce. Tam były takie wąskie uliczki kupieckie, pamiętam. Dobra, opuszczanie, wychodzimy stąd i wracamy sobie na wschód. W ogóle muszę chyba prędkość generalnie sterować bardziej myszką, bo moja klawiatura jest trochę głośna i może wam to przeszkadzać. 19 rabusiów, oj nie, uciekamy. Uciekamy, nie chciałbym się na nich złapać. Zróbmy może save'a, w razie czego, bo dawno nie robiłem. Jakby ktoś miał mnie napaść, to wolę mieć save'a. No i chyba o Makeba nawet... Atakuje Batokę z drużyną 4940. I co wy macie? Konno łucznik. Chwila. Piechota 4. Okej. Okay. Powiedzmy, że... Jest to do zrobienia. Wiecie co? Podejmę rękawice. Chodź kolego, sprawdzimy się. No zobaczymy. Może mi się akurat uda. Come on, man. Fucking... No. Chyba, że... A dobra, za 3 dychy to wiecie co? Nie będę ryzykował, bo... No, jednak jak przerżę, to będzie lipa. No i Mączuk. Han. Niebiański Han Mączuk. Dobra. Idziemy tędy. Potrzebuję tak z 20 ludzi, wtedy będę mógł się czuć bezpiecznie i normalnie, bez rozglądania się, przemierzać terytoria stepowe, bo tak to muszę cały czas patrzeć, czy nic na mnie przypadkiem nie nadciąga. No i te jedwabie są jednak tańsze niż myślałem, ale no zarobię tam sporą przebitkę. Dobra, jednostki, słuchajcie. Rozejdźmy się po terenie i zacznijmy jakieś jednostki wyrobować, bo z tym jest lipa, z tym jest serio, wielka lipa, ja potrzebuję, oj kolego, a ja potrzebuję mieć, no czym walczyć, no bez jednostek to lekka lipa, nawet nie lekka, duża lipa, dobra, nawet te pierdoły bierzmy, żeby sobie armię własną zaprać i tyle, no i to już będzie dosyć satysfakcjonujące. A tak a propos tych bohaterów, co mówiłem, no to przydałby się jakiś filtr, że mógłbym ustawić, powiedzmy, jakiego, wiecie, wędrowców tylko pod, nie wiem, bycia medykiem. No to by się przydało. No ale to, mówię, przejrzę sobie poza kamerą i
I tyle. I udamy się w kolejnym odcinku po jakiegoś przyjaciela do armii. Warto już mieć od początku zwiadowcę, no bo dzięki temu już na dzień dobry awansuje. Chociaż fizyca w sumie może przejdzie to z wami. Poczekajcie, no szybko, zobaczmy. Biesiadnik jest lipny, miażdżyciel, no to nie chcemy, wierzba, medycyna 60, nie, myślę, że ktoś będzie miał więcej. Lamparcica nie do końca. No interesuje nas na pewno gościu z wysokim zwiadem, ponad 100. Interesuje nas inżynier, chociaż inżynier jeszcze nie do końca, ale też żeby był, więc się przyda. No i na pewno medyk. I chyba takie trzy postacie. Ty masz zwiadu za mało, tropiciel, jest całkiem fajny. Sobie go zaznaczę. To jest super, że nie muszę po niego jechać, tylko mogę wysłać posła, wysłannika. No, to jest świetne, naprawdę. Znachor. O, no i mamy cesarskiego znachora, super. Okej, pan wyrzutek jest taktykiem, ale taktyka to chyba... Wydaje mi się, że to będzie zbędne, bo to tylko liczy się moja taktyka, przywódcy oddziału, więc raczej ten kolor nas nie interesuje. No i zawsze się tutaj gubię, mam nadzieję, że teraz się nie pogubię. I Silkret Siwy, fajna nazwa. Ildirim bez ojca, kolczarny ząb, 60 zwiada to jest mało, za mało. Mówię, zobaczycie, że kogoś znajdziemy, kto będzie miał 140 czy coś. No, inżynier, a możemy cię wziąć, jesteś w ogóle mongolski, więc to jest nasz, kurde bele. To jest inżynier gorszy, patrzcie, taki niby uczony jest gorszy, a nasz, kurcze, mongolski uczony jest jeszcze lepszy. Dobra, tylko to mi samo przeskakuje z tego, co widzę. To się naprawdę będzie bardzo łatwo zaraz z tym pogubić. Szczęściarz, przywództwo, taktyka, nie chcemy. No, widzicie, to przeskakuje. No dobra, no ale tam... Jakoś będzie. Inżynierka z Battani, nie, takiej nie chcę. Ria z wędrowców 60. Dosyć słabych agentów nam wylosował, bo to jest ogólnie losowe. Wiecie, w jednej kampanii będą świetni, w drugiej będą słabi, ale chyba oni się nie mogą z czasem pojawiać. Jeśli bym włączył tę opcję, że mogą się rodzić bohaterowie, no to wtedy byłoby inaczej. Ona byłaby fajna. Jej może by dać jakieś miasto w dowodzenie. To może kiedyś sobie z niej skorzystam. Medycyna tyle. No nie ma, zobaczcie, jakichś fajnych zwiadowców i tak dalej. No to zobaczmy tak. Tropicielu, no ciebie weźmiemy. Wlandia, no wyślimy już posłańca. 3 dni. Okej, super, potrwa to. Znachro też wysyłamy. No i inżynier. No dobra, no zapraszamy, czemu nie? Fakalacie, bo ja to nawet nie muszę wysyłać, bo mogę już teraz zgarnąć. O, zobaczcie, szybko dotarło. No cześć, kolego. Nazywam się Batuga, panie. Opowiedz mi coś o sobie. Moja historia, oczywiście mogę ci o sobie powiedzieć, jeśli cię to interesuje. Pewnie. Mój ojciec nauczył się swego fachu w czasach starego Urkunhana. Wtedy Kuzaici byli niepokonani na polu bitwy, lecz niewiele wiedzieli o taranach, katapultach, a nawet drabinach, więc nie byli w stanie zdobyć nawet najskromniejszej fortecy. Tak więc Urkun Wizjoner zaproponował, że zapłaci srebrem za każdego cesarskiego inżyniera schwytanego żywcem. Tych jeńców zmuszano do szkolenia ludzi, takich jak mój ojciec w sztuce oblężniczej. Z kolei zaś mój ojciec nauczył mnie, no jest super. W czasach Urkuna, jeśli Kuzaita szkolony w sztuce oblężniczej zacząłby pracować dla innego pana, a potem został schwytany przez Kuzaitów, skończyłoby się to dla niego bardzo bolesną śmiercią. Czasy się jednak zmieniły. Potęga cesarstwa podupadła, a mury wznosi się teraz wyższe niż niegdyś. Lordowie Kuzaitcy, w ogóle fajna muza leci, no gra jak fajnie jest. Lordowie Kuzaitcy płacą znacznie mniej inżynierom, a do tego ta zapłata często się opóźnia. Jestem więc gotów podjąć inne zatrudnienie, jeśli padnie jakaś propozycja. No ja też potrzebuję inżyniera, ale kolego, że tak powiem, zapraszamy, życzę sami, bla 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 bla. Ile chcesz? 1000. No, powiem, że... No dobra, no inżynier, no, wyszkolony, wiecie, nie będę, kurczę, takim chamem. Idziesz, chłopie, tutaj od razu i dajmy ci w klanie miejsce. Wyrzuć z klanu? Nie, tego nie chcę. Ja bym chciał jakoś ci to przypisać. A w ogóle jestem obecnie, zobaczcie, generalnie pełnię każdą rolę, to fajne. Ale nie, inżynierem będzie ten chłopaczyna. Chociaż w sumie nie wiem, czy nie lepiej jest być każdym, bo dzięki temu dostaję doświadczenie. No, to jest też fajne, ale z drugiej strony musimy dawać punkty w tym inżynierze. Nie chcę być inżynierem, nie ma takiej opcji. Byłoby to totalnie bez sensu. No tak, mamy 6 koła. Obyć i kolej. W ogóle ile on za siebie chce? Co? Chłopie. 22. Człowieku, przecież to kurde kilka jednostek jest. No nie wiem, czy ten inżynier był teraz potrzebny. No dobra, no przyzwyczajmy się do wyższej kwoty, no i tyle. Jakoś z tym wytrzymamy. Dobra, ty Zymil. No pojechałbym chętnie na pustynię, wam powiem. Tam może jakieś daktyle dorwę czy inne tanie towary. Przydałby się, ale boję się jechać na pustynię bez jakiegoś tam silnego kontyngentu wojskowego przy sobie. No i z tym jest problem. I z tym jest spory problem. Ogólnie sobie wczoraj tam komputer wyczyściłem.
sprężnym powietrzem go odkurzyłem. No dawno tego nie robiłem i teraz powiem tak fajnie tak raz na jakiś czas sobie zrobić taki konkretny porządek w pokoju. Aż je przyjemniej gra. No słyszę, że ciszej nawet chodzi komputer. Co prawda jakoś kilka miesięcy temu go czyściłem. Może z pół roku temu. Ale no, to jest taka granica jeszcze do przyjęcia. Tak raz na rok to by wypadało minimum czyścić, żeby się ten kurz nie gromadził, bo potem wiecie, więcej kurzu, on tak ciężej się go potem czyści i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, lećmy tędy. To jest z granicy, zobaczcie. Ta wioska należy już do Asery, a ta wioska należy do Kuzaitów. No i macie Szlacheckiego. Fajnie, bierzemy od razu, bierzemy sobie tych piechurów też. Czemu nie? No i tutaj była jakaś armia. Idealistic Citizens. Co? Idealistic... What the fuck, Manhunters? Village Youth, Burger, mieszczanie, zobaczcie. Obywatele się wkurwili i stworzyli własne stronnictwo. Okej. Okay. Ciekawe, Danustyka. Danustyka, Boże, to powinno być Danustyka, jak to było oryginalnie. Fajne miejsce leży, zobaczcie. Łączy handel ze stepami, pustynią i no typowo powiedzmy Europą, w cudzysłowie. O, i jest też turniej cesarski. O, to chętnie weźmiemy w nim udział, bardzo chętnie. Czemu by się nie sprawdzić? No to tak, zobaczmy najpierw, co możemy tu fajnego kupić. Winogrona, masło. Tu w sumie ceny mogą być dosyć wysokie. Bo tutaj raczej się sprzedaje towary z różnych zakątków, no właśnie. Ale część rzeczy jest w miarę tania. Sól jest dosyć tania. No, sól to wiadomo. Takie trochę białe złoto, prawda? Tak się chyba kiedyś mówiło na sól. Okej, tkanina lniana, ale dużo jest rzeczy drogich. Tak patrzę. No, to myślę, że będziemy tutaj wyruszali, żeby rzeczy sprzedawać. Oj tak, ale tanie aksamit macie. Tylko aksamit traci na cenie. Wcześniej był dużo droższy, gdzie był chyba po nawet 600 około. No, w Urbędzie był też dosyć drogi. No dobra, bierzemy udział w turnieju. Czemu nie? Zobaczmy jaka nagroda. Oby coś fajnego. Hełmik, okej. Okay. Sprzedam go i... Ouu. Fajna mapa, naprawdę fajna. No, nie, ta modyfikacja na lepsze areny jest kozacka. Serio, zobaczcie. Możemy, teraz wiecie, będę go bronił, mojego przyjaciela. No, żeby w jednym momencie goście zaatakować. Siema, dostał, doskonale. No i zwycięstwo. A gdzie jest drugi? Drugi jest tutaj. No, serio, nie trafiłem go, naprawdę. No, Jan chłopie, pierdoło jedna. Dobra, udało się. Udało się, nawet fajny dźwięk zobaczcie uderzenia w kamień. No, taka iskra też jest, super. Ale mapa kozacka, naprawdę zarąbista. Fajnie się to będzie walczyło jeden na jeden, bo przegrany może spaść do wody, więc ja tutaj sobie poczekam na moście. No, kolego. Zapraszam, tym razem ja poczekam. Tu jakiś rydwan rzymski, jakieś konie. Kurde, no te osady są świetne, cesarskie. Są serio świetne. No i zapraszam tutaj na most, kolego. Jesteś fajnie opancerzony, legionisto, ale ja jestem lepszy. Haha, starcza. O, patrzcie, spadł. No. I teraz atak Nojana. A, jeb! Bijemy się w wodzie normalnie. Ale myślę, że mogę chyba zmienić już poziom trudności sztucznej inteligencji, wiecie co? Bo komputer jest zbyt głupi. No, po tej bitwie to sobie zwiększymy na ten najwyższy poziom. Dobra, tu jak obstawiam, to już... Ale nie, wciąż dużo zarabię, no to czemu nie? No i teraz spotkamy się na środkowej wysepce. Gdzie jak się w ogóle cieszą obywatele. Bijcie się, bijcie! Wybijcie na śmierć! Okej, okay, no brutale, my tutaj walczymy, kurde bele, na śmierć i życie, a ci takie rzeczy to mówią. Znaczy nie no, może w sumie bijemy się prawdziwymi brońmi, nie są takie rekwizyty drewniane, więc w sumie, no na śmierć i życie, można powiedzieć, że tak. Okej, okay. No, chodź tu kolego. Fajnie, że mogę go starczy tak odepchnąć i przez to może wpaść do wody, zobaczcie. O, starczy go, znokautowałem, pięknie. Dobra, teraz finał. Może jakaś inna, nie wiem, kategoria, nie wiem, koniami czy coś. Nie, chyba na tej arenie to ciężko byłoby na koniach. Oj, ciężko byłoby. Ale na łuki, o, łuki byłyby tutaj fajne. Dlatego, że jest mało miejsca na uniki. Zobaczcie, no tutaj goście do mnie strzela, to co, mogę tak zrobić krok i tak zrobić krok i tyle. To byłoby super, to byłoby super. Bo wymagałoby, no, dobrej celności i szybkiego strzelania. Świetnie, oberwał. No, nie, musimy zwiększyć, bo to w komputer to nie ogarnia, słuchajcie. No totalnie, zobaczcie, go bije jak chce. No nic sobie z tego gościu nie robi. Ała, teraz ja dostałem. Dobra, do ściany, chodź tu. Do ściany. Dobrze, powinien dodatkowe obrażenie dostawać za to, że się obija o ścianę. Okej, okay, no i rozpruty. Rozpruty, zwycięstwo. Dobrze, okej, okay, wychodzimy, zrobię trochę kasy.
No tak, poproszę mi tę osadę sprzedać. To mnie nie osada, ten hełm. Ja tam sobie będę nosił coś takiego. Nie, no jest może lepsze, ale jestem Mongołem, kurde bele, no bez jaj. No i ustawienia kampanii mnie interesuje. Uwaga, poziom trudności SI w walce z doświadczonego na wymagający włączamy. No i super, gotowe. Przy okazji jest troszkę, zobaczcie, bandziorów. Nie, nie to chciałem zrobić. Możemy sobie ich napaść, co wy na to? I chętnie napadnę. Czemu nie? Czemu nie? Okej, atakujemy gościa. Jest w miarę wyrównana sytuacja. Tym razem inaczej to zrobię. Wyślę od razu moją piechotę do ataku. A konnica... A konnica z kolei... O, ty masz konie już, super. Będzie jechała za mną. Albo już niech nawet atakują tamci. Dobra. Cyk. Dostał, świetnie. Super. Czasem fajnie można znaleźć szlachecki łuk. I to jest taki łuk... To jest typowy łuk mongolski, bo ma takie bardzo długie te... Gryfy, czyli zaczepy nacięciwe. Jak takie rogi to wygląda. Dobra, tam kilku zginie naszych, ale grunt, żeby się wyszkolili. Też się to przyda, bez walki się nie wyszkolą. A słabe jednostki, no cóż, podlegną tak zwanej selekcji naturalnej. Może nie naturalnej, ale w bitwie, no ale tam powiedzmy, że okej. Okej, a jego sobie dziabnijmy, szabelko, może głowa poleci. Cyk, nie, może teraz poleci. Jep, a pięknie. Głowa święta. No, ten dostał zastrzały i ten też dostał... Nie, nie dostał zastrzały, on dostał sierpa. Super, super, zwycięstwo. Tylko chciałbym jeszcze tamtego pana trafić. Cyk! O, gdybym tak trafił, to byłoby super, ale chyba muszę podjechać jednak zdecydowanie bliżej. Znaczy, ciekawa mapa bitewna. Wydaje mi się, że kiedyś jej nie było. No, na pewno jej nie było. Musieli ją wprowadzić. Więc tutaj jest ciekawe wzgórze. Dobra, i headshotik. Oj, tylko no, nie uciekaj! Fuck! Kurde, no nie trafiłem do tego strzału, abym go ubił. God damn it, ale macie awans. Poproszę na myśliwego, ciebie kolego na wyższy poziom, refugia. A czy to nie wymaga konnicy? Poważnie? No nie wiem, ale chcę mieć tyle jazdy, ile się da. A ten wymaga konnicy. No nie mów, że te oddziały... A nie, dobra. Zobaczcie, czyli jest to mądrze przemyślane. No okej, okay, tak jak się bałem tej jednostki wcześniej, że ten upgrade będzie wymagał wierzchowca, a później jak będę chciał zrobić sobie łucznika, to z kolei no nie będzie wymagał, ale no tak czy siak będę musiał użyć wierzchowca, żeby na ten poziom go wybić, tak jednak nie. Tego możemy sobie ulepszyć w miarę z Afryki. To jest świetne, to jest świetne. Że tak to twórcy w ten sposób rozwiązali. To co, na razie trochę piechurów sobie zróbmy, żeby też mieć jakieś oddziały. I całkiem sporo rzeczy macie, drodzy państwo. Całkiem sporo macie rzeczy. No to teraz lecimy sobie na południe do Husny Fulk. I Messenger, okej, dotarł chyba do naszego zwiadowcy. No cześć kolego, cześć. To zaiste brzmi okropnie. Ile chcesz kasy? Dobra, nie jest w miarę drogi, no to powiedzmy, że jest okej. Klan. No i teraz tak, bierzemy sobie zakładkę drużyny i zwiadowcą ma być ten oto gentleman. Też zobaczcie, pokazuje chyba, kto ma najwięcej tego. A kto daje największe profity? Fajne. Fajne. Dobra, na razie niech tak zostanie i widzę, że awansowałem. Super, łucznictwo poziom 50, rewelacja. Twoje ataki łukami ignorują 10% pancerza wrogu. Fajne. Zmniejsza o 50% karę do szybkości ruchu podczas przeładowania. Do szybkości ruchu? W sensie chyba do szybkości tego. Aha, że z buta. Powiem wam chyba, że to będzie lepsze, no bo... Wiecie co? Biorę sobie tą pierwszą opcję. Wydaje mi się ciekawsza. I rozwijmy sobie jeszcze to plus dalej handel. Zależy mi, żeby ten handel miał jak najwyższy przelicznik. Bardzo mi na tym zależy. I co to jest za armia? Co to za krzyżowcy? Kurde bele, co to jest? Order Pilgrims, zobaczcie. Pilgrims, Order. A jakie są ich jednostki? Pokażcie mi to proszę. Order. Co wy tu macie? I to są tacy, no typowi krzyżowcy, zobaczcie. Order Men at Arms, a jakieś jeszcze inni orderowcy, Knights Order. Aha, to jest generalnie ich klan. A to jest jeszcze chyba inny klan. Czy to był ten sam? Nie wiem nawet. Dosyć dużo mają ludzi, ale ma mało jednostek. Dosyć mało jednostek. No dobra, olewamy. Olewamy, lecimy tam i teraz nasz medyk się pojawił. No cześć kolego. Ile ty chcesz? Ty chcesz? No, mało chcę, jak świetnie. No i mamy już w miarę kompletną drużynkę na dzień dobry, super. Cieszy mnie to bardzo, bierzą sobie siebie, przejdzie do złoty. No i chyba każdy jest, wydaje mi się, że na swoim miejscu, tak? Zgadza się, jest świetnie. Jeszcze cię posortujmy, żebyś był nieco wyżej. Oczywiście o rangu najwyżej musi być, bo jest kuzaitą. Jak zrobię inaczej, od razu widać, że prawdziwy kuzaita ma wierzchowca. To jest, kurde bele,
poczciwy Mongoł. No i wyprawa chyba na pustynię się szykuje w odcinku kolejnym. Co wy na to? Udamy się tam, zobaczymy coś ciekawego. Trochę martwi mnie to, że mam dosyć mało żołnierzy do obrony, ale powiedzmy, że może przeżyję. Wachach Beduins, o kurde bele. I mamy turniej pustynny, zobaczcie, turniej pustynny. No już teraz go nie stoczę, bo jest wieczór, ale powiedzmy, że dnia kolejnego jak najbardziej. Kasy trochę jest, w razie W, jeszcze bym sobie kilka tych mułów kupił, ewentualnie, może, no właśnie, teraz tak, mam 5.04, czy mi taki koń przyspieszy? Przyspieszy. Kolejne przyspieszy, 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 dobra, ci już nie przyspieszają, to tak, cofnij, okej, okay, no i tyle niech zostanie na razie, zapłacę za to tysiaka. I co możemy sobie tutaj kupić? W Ostykan drewno za 60 można sprzedać. Wow, to u nas na stepach drewno jest mega tanie. Glina jest dosyć tania. Już zobaczcie, więcej się pokazuje sklepów, gdzie mogę sprzedawać. To jest właśnie fajne, że sobie odkrywam tereny. Najbardziej by mnie interesowały najdroższe rzeczy. Biżuteria, aksamit. Oj, tu jest mega tani aksamit. Wszędzie jest coraz tańszy. Ciekawe. Ciekawe. No dobra. Czekamy sobie, słuchajcie, do świtu. No i myślę, że tymże turniejem zaczniemy odcinek kolejny. A tymczasem, jak się podobało, to zachęcam gorąco do oceny filmu, zostawienia komentarza i subskrypcji na kanale. Wpadnijcie również na Facebooka i Discorda. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się, cześć, hej, hej i do następnego.